Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No powiem wam jedno, chyba trochę farta mam, bo wróciłem do Polski jednym z ostatnich samolotów na Okęcie jeszcze przed tą całą awarią, no i weekend spędzam w domu. Tyle dobrego, ale w sumie też na gorąco nagrywam materiał dla was, bo powiem wam szczerze, absurd goni absurd i to też jest trochę przykre, że coraz bardziej zapętlamy się w tym byciu proekologicznym. Teraz przecież wszyscy są tacy idealni i szczególnie gdy koncernom mówi się, że mają być neutralne energetycznie, że mają redukować emisję CO2, no to wszyscy to robią, no bo trudno się oprzeć i być jakby tutaj outsiderem w tym wszystkim. Prawda też jest taka, że jak nagrywam jakiekolwiek materiały w tymże temacie, to z automatu wiem, że te materiały są dodatkowo przycinane. I może nie to, że wierzę w jakieś teorie spiskowe, ale pewnie coś jest w tym wszystkim też na rzecz. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Dyrektywa R117/04. Nic wam zapewne to nie mówi. To wchodzi w lipcu. W lipcu wchodzi zapis, w którym producenci będą musieli zagwarantować, że 100% funkcjonalności opony, pozwolicie, że wezmę sobie jakąkolwiek oponę, o, tego wielosezonowego cross-climata, że 100% funkcjonalności tej opony musi być zachowane do 1,6 mm. Oczywiście musimy wiedzieć, że w myśl polskich przepisów minimalna rzeźba bieżnika, z jaką możemy się poruszać, już bez względu, czy to opony wielosezonowe, zimowe czy letnie, to jest 1,6 mm i policjant, nawet jak mielibyśmy 2 mm, nie może nam za to zabrać dowodu, mimo że te opony już są w prawie łyse. Oczywiście, jeżeli będą popękane, czy będą miały jakiekolwiek uszczerbki, no tutaj już jest zupełnie inna sytuacja, ale zazwyczaj z założenia przyjmuje się, że oponę, szczególnie zimową, wykorzystuje się maksymalnie do 3-4 mm wysokości rzeźby bieżnika, bo wiadomo, że później już nie chodzi o samą mieszankę, ale przede wszystkim jest gorsze odprowadzanie wody i może pojawiać się chociażby aquaplaning. To nie, ta dyrektywa będzie chciała to zmieniać i prawdopodobnie powinniśmy przygotować się na to, że ceny opon pójdą w górę. Ale jeszcze moment dla partnera tego odcinka, bo dzisiaj mam dla was super okazję. Strona Car Vertical przychodzi do was dzisiaj z wyjątkową promocją, bo można otrzymać 30, nie 20, ale już 30% rabatu na zakup raportu na stronie Car Vertical. Przechodząc sobie w link, który macie w opisie z tego filmu. Drogi widzu, jeżeli szukasz teraz auta, będziesz chciał takie auto sobie kupić, używane i w pierwszej kolejności je sprawdzić, możesz klikając w ten link, który masz w opisie, otrzymasz 30% rabatu na zakup takiego raportu. Raportu, by móc sprawdzić historię auta przed zakupem. A niedługo wam też opublikuję ciekawy film, gdzie wam pokażę, jakże piękne auto, które miało być cukierkowe, bezwypadkowe i perfekcyjne. No takie też jest życie, więc warto w pierwszej kolejności sprawdzić sobie auto przed zakupem, bo dla niektórych definicja bezwypadkowości naprawdę jest różna. Warto przejść, skorzystać z tego, a ja przechodzę do tematu związanego z oponami. Zwróćcie uwagę na jedno. Zazwyczaj, gdy widzicie w internecie testy opon, zazwyczaj są to nowe opony, szczególnie w ośrodkach badawczych i na podstawie tego niektórzy właśnie decydują, a ta ma trochę lepszą drogę hamowania, ta jest trochę droższa, ale za to lepiej hamuje na mokrym. No każdy może sobie wybrać do wyboru, do koloru. Ale z założenia rzadko kiedy testuje się opony używane. A tutaj założeniem tej dyrektywy R117A-04 jest to, że opona ma zachować te same właściwości, co opona nowa i chodzi tutaj dokładnie o jeden parametr, hamowanie z 80 do 20 km na godzinę i opona musi mieć te same parametry. Już bez względu, czy producenci tych opon wyłożą je złotem, diamentami, cekinami, czymkolwiek, ona będzie musiała przy 1,6 mm zachować tę samą drogę hamowania. Tylko zastanawia mnie ta próba z 80 do 20. U nas w Polsce można jechać autostradą 140 km na godzinę i szczególnie przy mokrych warunkach atmosferycznych okaże się, że ta droga będzie niejednokrotnie nawet podwojona. No właśnie, ja mam też dla was materiał, który przygotowałem w 2018 roku w Szwecji na zamarzniętym jeziorze, gdzie wspólnie byłem z Zacharem, bo Michelin już wtedy przygotowywał się do tego typu działań i tworzyli oponę zimową, tak zwany bicompound, która miała zachować jak najdłużej swoją reaktywność i chodziło w tych testach, gdzie jeździliśmy Golfem 7, jak dobrze pamiętam, chyba z silnikiem wysokoprężnym wtedy, że dostaliśmy nowego Michelina Alpine 6. Obok dostaliśmy Michelina Alpine 6, który miał 2 mm wysokości rzeźby bieżnika i obok był jeszcze Continental, Goodyear, Dunlop dla porównania. No i prawda jest taka, że gdy z Zacharem siedliśmy na pierwsze okrążenie, jadąc po tym zamarzniętym jeziorze, wiedząc, że mamy 30 metrów w dół, no człowiek lekkiego stresa czuł, tym bardziej, że były dosyć wysokie zaspy, jeżeli by się wypadło, no to można powiedzieć, że auto mocno rozbite na nowej oponie, no trakcja niesamowita, czuć było, że fajnie ten Michelin się wgryzał. Zobaczymy, co się będzie działo. Jest nowa opona, więc mam nadzieję, że to będzie w miarę dobrze kleiło.
jedziemy jako pierwsi, nic nam nie narzuca prędkości i nikt nie narzuca prędkości, więc możemy troszeczkę poszaleć. Powiem ci tak, to jest nowa opona, ona klei, ja to czuję, że wiesz, bez najmniejszego problemu będziemy sobie lekko biegami też jeszcze hamować, ale ja go prowokuję, cały czas to jest, wiesz, ponad... Wydaje mi się, że mamy jeden z najlepszych przejazdów. Tak jest, chyba wykręciliśmy najlepszy czas. Gdzie tu puchary? Gdzie tu podium? Puchary dobra. Będą wieczorem. Okej, okay. Uśmiechają się do nas, więc chyba jest dobrze. Thank you. Gdy przesiedliśmy się na oponę, która miała tam około 2 mm, powiem tyle, różnica była i tego nie da się nie zauważyć. Muszę się tylko kierownicę poprawić. Powiem ci tak, boję się tego przejazdu z tego względu, ja że... Ja usiadłem po prawej stronie, bo to ryzykowe. Boję się tego przejazdu, ponieważ jedziemy na oponach, które mają bardzo mało bieżnika. 6 mm mniej. Przepaść. Przepaść. Teoretycznie. Przepaść, więc zobaczymy. No zobaczymy. Ta opona jest, tak jak mówili podczas prezentacji, ona się składa z dwóch komponentów, czyli jeden mamy do 4 mm, a później się ujawnia druga mieszanka. Powiem ci tak, patrzę, co się pod nogą dzieje, wiesz, na razie próbuję wypróbować. Dobrze. Może trochę bardziej tył zanosi, chociaż wtedy to już żeśmy... Jest różnica, oj jest. Oczywiście, gdy opona się zaczynała zapychać śniegiem, jej reaktywność była słabsza, ale spodziewałem się, że będzie gorsza. Oczywiście, gdy później przesiadłem się na konkurencję... To jest taki bredny zakręt, który zrzuca na zewnątrz. Miej do wewnętrznej, ile się da, bo cię po prostu później na zewnętrzną... Tak, sponiewiera. O właśnie, tak to się dzieje. Gazem, gazem! Ale jeżeli chodzi o nową, a używaną, no mimo wszystko dla mnie była jakaś tutaj różnica i Zachar też to zauważył i tego się nie da inaczej nie zauważyć, no fizyki nie oszukamy, gdy zmniejsza nam się rzeźba bieżnika, mamy szczególnie w warunkach mokrych, czy chociażby błota pośniegowego, zdecydowanie mniej miejsca na odprowadzanie wody, a przypomnę, że styczność naszego auta, czyli tych czterech opon, które stykają się z ziemią, to jest kartka A4. I tak coraz bardziej zaczynam się zastanawiać, o co tej Unii w tym wszystkim chodzi. No to już Wam odpowiadam, statystyki tutaj nie kłamią. Jak ludzie śmią, ponad 50% Europejczyków wymienia opony, jeżeli rzeźba bieżnika ma mniej jak 3 mm. No przecież powinni jeździć do 1,6 mm. Tak wygląda z danych statystycznych Unii Europejskiej. Taka jazda do 1,6 mm sprawiłaby, że w budżecie osób zostałoby ponad 7 miliardów euro, byłoby mniej emisji, jeżeli chodzi o produkcję opon, o 6,6 miliona ton i dodatkowo sprzedałoby się mniej o 128 milionów opon. To byłaby czysta oszczędność. Przecież idźmy dalej za ciosem. Po co wymieniać w aucie olej co 10, co 20 tysięcy? Wymieniajmy co 100 tysięcy. Może któreś auto wytrzyma do takiego przebiegu i przecież ile by się zaoszczędziło na oleju, na emisji przy tworzeniu oleju. W ogóle pozbądźmy się samochodów, do aut w ogóle nie dokładajmy lakieru, bo lakier też emituje, jeżeli chodzi o produkcję farby, dodatkowe CO2. Mam wrażenie, że wpadliśmy w jakieś błędne koło. No ale właśnie, gdy słyszę to, że mamy jeździć jak najdłużej na tych oponach, ja zapalam tu wielkie gwiazdki, odnoszę się też do Waszej tutaj inteligencji w tym materiale, bo momentami już zaczynam trochę ironizować, a mówię wprost, że jestem zmęczony po całej podróży. I te emocje chyba dzisiaj przechodzą bokiem względem tego wszystkiego. Mam wrażenie, że producenci, jeżeli będą z założenia tutaj stawiani pod ścianą, no, że muszą wprowadzać rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o emisję CO2, więc lepiej wydłużać cykl życia produktu i sprzedawać mniej opon, no to miejmy świadomość, że z założenia może okazać się, że te ceny opon będą szły, a raczej na pewno będą szły w górę ku chwale ojczyzny. No i tak się zastanawiam, gdzie tu sens, gdzie tu logika w tym wszystkim? Czekam na pierwsze testy, bo jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały te próby z 80 do 20, a przede wszystkim czekam na próby ze 140 do 20, bo taki mamy górny limit na polskiej autostradzie i ta droga hamowania, szczególnie na mokrej nawierzchni, będzie mocno wydłużona. Unio, proszę, zastanów się, bo jak ja powiedziałem, że się nie chcę mieszać w politykę, to mam dosłownie momentami ochotę tam wejść i zapytać się, co autor miał na myśli. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!